Cześć. Dziś zobaczycie jak zarządzać transmisją danych w telefonie z systemem Android. Do połączenia z internetem w smartfonach z Androidem możesz wykorzystywać transmisję danych poprzez sieć komórkową lub Wi-Fi. Jeśli transmisja jest realizowana przez sieć komórkową, to w zależności od ustawień i dostępnych usług na pasku u góry ekranu wyświetla się symbol E, 3G lub H. Aby ograniczyć koszty lub wydłużyć czas pracy baterii, możesz wyłączyć transmisję danych przez sieć komórkową. Wybierz ustawienia, więcej, a następnie sieci telefonii komórkowej i wyłącz transmisję danych po sieci. Możesz to także zrobić poprzez menu skrótów. Otwórz je, dotykając obszaru u góry ekranu i przesuwając palec w dół. Aby ograniczyć koszty transmisji, możesz korzystać ze specjalnych pakietów internetowych, a także tam, gdzie to możliwe, łączyć się z internetem za pomocą Wi-Fi. Aby włączyć połączenie bezprzewodowe, wybierz ustawienia, a następnie włącz Wi-Fi. Z listy wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć. Poza siecią domową możesz korzystać z hotspotów Orange lub z sieci bezprzewodowych udostępnianych w miejscach publicznych. Na aktywne połączenie transmisji danych przez Wi-Fi wskazuje symbol u góry ekranu. Jeśli chcesz kontrolować transmisję danych w swoim smartfonie, skorzystaj z aplikacji Licznik Danych. Dzięki niej możesz na bieżąco sprawdzać wykorzystanie pakietów danych i ustawiać limity. Więcej informacji o ustawieniach transmisji danych znajdziesz na portalu orange.pl.